zmiany. Także no właśnie, to są takie naprawdę ciekawostki. Pani Yoko Kawai, wydanie narodowe wypłynęło na świat i tutaj mają Państwo przykład wydania w języku chińskim. Kompletne wydanie narodowego dzieł Chopina, ale także jest to wydanie popularne w Japonii, prawda? Tak, bardzo. I ja jako Japonka nie bardzo tak specjalnie myślałam, że Japonia jest jako kraj w całym świecie, jak to wygląda, ale okazało się, że bo nie pamiętam kiedy, bo kiedyś ja od pana Marcina się dowiedziałam akurat, że wydanie narodowe to w ogóle wyjątkowo dużo, to znaczy najwięcej. Dużo się sprzedaje. Tak, najwięcej sprzedane, najlepiej znane, lubiane. I ja, to znaczy, ja wszystko od początku, jak to się zaczęło w Japonii, wydanie narodowe, to ja znam, dlatego że po konkursie szopanowskim 1995 roku, właśnie w którym ja uczestniczyłam wtedy, wtedy dużo się działo. I następnego roku, w 1996 roku, dystrybutor, importer w Japonii współpracuje z PWM-em, Yamaha Music Media, to jest z grupy Yamaha. Oni kontaktowali ze mną, że mówią, że oni chcą zacząć dużo importować wydanie narodowe. Oczywiście język polski i angielski tam, jeśli nowe wydanie. Więc jako uczennica, ja, Japonka, oni poprosili mnie coś napisać, artykuł, bo po japońsku potrzebują, czym jest wydanie narodowe i jak trzeba myśleć, bo wszyscy grają paryskiego, więc jak trzeba o tym myśleć i tak dalej. Więc ja po prostu, ja przyjechałam do Polski w 1991 roku. I wtedy, na przykład w Nowym Świecie, księgarnie muzyczne wtedy jeszcze sprzedali pierwsza część wstępu do wydania narodowego, zagadnienia edytorskie. Wtedy jeszcze sprzedali. Więc wtedy ja po prostu 5-6 egzemplarzy kupiłam i zawsze w domu czytałam. I pan profesor się dziwił, że w pierwszym roku studiów w Polsce już Japonka czyta takie trudne książki i rozumie się naprawdę, tak pyta, ale ja po prostu chcę rozumieć. Więc już w 1996 roku wtedy dla mnie to jest znana treść, więc ja wszystko, całą treść skrócić i najważniejszą rzecz jako artykuł i to do czasopisma Yamaha Music Media to napisałam. To jest 4 części. I oni, Yamaha się bardzo się cieszyli i potem różne wykłady, koncerty, wszystko zaczęło. I różne rzeczy, na przykład nie tylko Yamaha, najważniejsze wydawnictwo muzyczne w Japonii, Ogakano Tomosza, albo stacje telewizyjne, radiowe, EHK, nie tylko. Naprawdę wszyscy... Zainteresowały się wydaniem. Tak. I muszę podkreślić, że w Japonii taki poziom amatorów, nie takich studentów Uniwersytetu Muzycznego, poziom amatorów to jest wyjątkowo wysoki, bardzo. I ja w całej Japonii, kiedy ja mam koncert czy wykłady, to ludzie się dowiedzieli, że ja jestem taką osobą. Więc mnóstwo pytań o wydaniu narodowym do mnie dotrzymało. Więc ja, jeśli to jest wiadomo, to ja odpowiedziałam. I jeśli ja miałam wątpliwości, czy ja nie wiem, wtedy od razu do pana Pawła zadzwoniłam, albo mailem zapytałam, albo pana profesora, więc zawsze tak skontaktowałam i szybko dałam odpowiedź. Więc tak ich pytania amatorów w Japonii jest tak wnikliwy, że na przykład różne sprzeczności tutaj w Polsce, na przykład po 1959 roku już to okazało się, że wydanie nam będzie,
Ale dalej, wydanie Pana Jerzego sprzedane. I do Japonii cały czas wydanie Pana Jerzego tylko importowane, tak. I nagle teraz wydanie narodowe, co to znaczy na przykład? I takie bardzo wnikliwe, różne, wszelkie pytania docierały do mnie. Więc wszystko trzeba uczciwie, dokładnie. Więc ja osobiście zbierałam wszelkie materiały, nie tylko takie gazety czy czasopismo, na przykład chodziłam do Biblioteki Narodowej albo innych tywców. Więc materiały od 1960 roku udało się mikrofilm czy coś. Więc ja wszystko zbierałam i jeśli potrzebne, to zawsze zadzwoniłam do pana profesora albo do pana Pawła. Więc wszystko starało się jak najbardziej uczciwie wszystko odpowiedzieć. I nie tylko wiedza, bo wiedza też bardzo ważna oczywiście, ale wiedza to same wiedzy. I ja jako pianistka, jaka jestem i jeśli ja mam koncert w Japonii, to ludzie słuchają mnie i nie tylko technikę, chodzi o jaką, jak bardzo ja kocham muzykę, Chopina, czy z wielką pasją, miłości do Chopina, to ludzie odczuwali. Wtedy to, co ja mówię, albo to, co ja piszę, to jeszcze bardziej przekonujący dla mnie. Jasne. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I udało się na przykład pana Pawła zaprosić do Japonii w 2004 roku. I wszyscy... Chciał zapytać o nakłady, jeśli to nie jest tajemnica. I wszyscy polubili pana Pawła. Tak. Dzięki wydaniu na pewno. To znaczy pewnie, że tu Marcin więcej wiedział na temat.